Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Syberia, The World Before. Ostatnio, co najważniejsze, odebrałem moją platynę w tej grze, a teraz po drugie, co nieco mniej ważne, ale też ważne, jesteśmy w historii Dany i w sensie jako Kate de facto słuchamy opowieści Leny o przygodach, Leni o przygodach Dany, kiedy dołączyła do ruchu oporu kierowanego przez Leona, który jednak żyje. Nadciąga burza. Nie w czasach Kate nie jednak. To. Mam nadzieję, że tu nie dotrze, zanim przejdziemy przez przełęcz. No, byłoby głupio, gdyby cały misterny plan poszedł w diabły, prawda? Byłoby strasznie głupio. O, już ten, automat na pieniążki już jest, czyli w tym momencie stała się mała rewolucja. Ale działa dalej bez pieniędzy, fascynujące. A może automat na pieniążki był tam zawsze? Czytałam, że ludzie Leona ukrywali się przed brązowym cieniem w starych jaskiniach. Sprytnie. Funkcji aparatu dalej nie dodano. By the way, to jest chyba najdłuższa i najbardziej treściwa wspominka Dany, mam wrażenie. Najwięcej się tutaj dzieje. Niebo się ściemnia. To nie wróży dobrze. Miejmy nadzieję, że do rana się rozpogodzi. Na zasadzie, gdyby wszystkie wspominki Dany wyglądały tak jak ta Przełęcz wspominka, diabła. To... Kiedy się przeprawimy, powinniśmy spokojnie dotrzeć do Szwajcarii. To nie mielibyśmy aż takiego problemu z tym. Przynajmniej ja nie bym nie miał. Dobra. Nie jestem pewny, czy już nie pokazywałem tych komentarzy na temat zdjęć, ale whatever. Pokażę jeszcze raz. Dobra, ty, gościu w śmiesznym kapelutku. Wszystko w porządku, Herr Exner? Denerwuje się pan? Jeśli chodzi o jutrzejszą operację, to zapewniam, że nie ma się czym przejmować. Leon jest najlepszy z... Guzik mnie obchodzi ta operacja. To o co chodzi? O moją żonę. André, mówiłem waszym zbirom. Nie wyjadę stąd bez niej. Bez żony? Przykro mi, Herr Exner, nie mamy rozkazów względem... Mam w nosie wasze rozkazy. Nie wyjadę bez Andrei. Jasne? Nie. Dla przypomnienia, my już dobrze wiemy, że ten gościu nie żyje w czasach Kate i to nie ze starości. On nie żyje, albowiem został pochowany w lawinie wraz z Leonem. Zgadnijcie, przez którą decyzję i przez którego nadętego bufona sytuacja, ta dwójka skończy się tak, jak się skończy. Wyjątkowo ten nadęty bufon to nie ja. Macie mnie za łajdaka, prawda? Podłego egoistę, który chce ryzykować życie innych dla swojej ukochanej. Tak sobie myślicie. Prawda? W sumie to tak. Jak dotąd nie dał się nam pan poznać od najlepszej strony, prawda? Inaczej może myślelibyśmy o panu lepiej. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny. I nie oczekuję współczucia. Ale czy odrobina zrozumienia to zbyt... Branie pełnej odpowiedzialności, kiedy... Waszymi wrogami są naziści, którzy najpierw strzelają, a potem pytają, to nic nie znaczy. Jeśli operacja ległaby w gruzach i zaczęliby do nich strzelać, to nie tak, że Herr Exner mógłby powiedzieć: ej, strzelajcie tylko do mnie, oni nic nie zrobili, moja odpowiedzialność. Wiele? A pani? Co by zrobiła na moim miejscu? Co by pani zrobiła, gdyby dla dobra sprawy kazali jej porzucić tego alpinistę, którego tak pani hołubi? Przecież wy zmuszacie mnie, żebym porzucił André. He's got the point, though. Ja jako gracz chciałbym kliknąć, że wypełniłbym swój obowiązek, ale dobrze wiem, że jeśli powiedziałbym to jako Dana, to byłoby to kłamstwo, ponieważ...
dana x lat służyła w tej tam całej, wiecie, u wywiadzie brytyjskim, whatever, a jednak jak tylko zobaczyła chociażby mikroskopijne nawiązanie do Leona, to pierdolnęła wszystko i wybiegła z biura z krzykiem, tak? Więc dobrze wiemy, co zrobiłaby Dana. No więc szczerze mówiąc, na pańskim miejscu chyba zrobiłabym wszystko, żeby tylko ochronić ludzi, którzy są mi bliscy. Rozumiem. Dziękuję, Fräulein. Wszyscy chyba czują się dobrze, mniej więcej. Powinnam wrócić do radia. Później porozmawiamy. Tak, generalnie to jest ten moment, który właśnie wydaje się bardziej pełny, chyba najbardziej pełny w historii Dany, gdzie mamy jakby faktyczną rzecz do zrobienia i wiecie, mam wrażenie, że jest przygoda w tej przygodzie, że mamy konkretny cel i musimy rozwiązać z tym konkretną zagadkę. Co my tu mamy? Pamiętam niestety tą zagadkę i uwierzcie mi, będzie dużo klikania i wkurwiania się z mojej strony. Będziecie zachwyceni. Hello there. Co my tu mamy? No dobra. Mamy telefon. Ogólnie możemy od razu... Aha, to jeszcze nie mam do tego dostępu. Dobra, obczajmy. Co my tu mamy za papiery? Ściśle tajne. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby skontaktować się z oficerem łącznikowym. W celu ustalenia bezpiecznej częstotliwości rozszyfruj poniższy kod kontaktu. Więcej informacji w załączniku. Ustaw częstotliwość, którą w ten sposób otrzymasz w odbiorniku urządzenia. Poprzez odbiornik skontaktuje się z tą oficer łącznikowy i przekaże nową częstotliwość do rozszyfrowania. Ustaw tę częstotliwość w nadajniku urządzenia. Użyj słuchawki, by skontaktować się z oficerem łącznikowym. Huboj. Dobra, mamy ściągę. Dokument określający zależność pomiędzy alfabetem łacińskim i kodem Morsa. Nie mówi się alfabetem Morsa? Dobra. Świetnie. Ściśle tajne. Aby wysłać wiadomość przez radio, skorzystaj z poniższej tabeli z szyfrem. Adresat listu otrzyma kod do częstotliwości określonej w kodzie kontaktu. Okej. Fajnie. Te słowa nie umiem dla mnie nic. Ta część radia służy do odbierania wiadomości. Receiver. Ta część radia służy do odbierania wiadomości. Okej, dobra, kręci się, potwierdzam. Power is on. Oh yeah. Tak, żółtego kliknąć nie można. Świetnie. Ta część radia służy do nadawania wiadomości. Dziękuję za to zdanie, Dano. Okej, jakby cyk. Oh yeah. Now we are talking. I wiem, że musimy wpiąć tego Hansowego bad boya tutaj. Może prowizoryczne radio Herr Gustava jeszcze gdzieś tu jest. Nie pasuje. Zdaje się, że z anteną jest coś nie tak. Musi być coś, do czego można ją podłączyć. A czekajcie. A, po prostu chyba musimy wysłać z tego klucz Vorarlberga, jeśli nie mylę. Czekajcie jeszcze raz. Użyj. Nie pasuje. Zdaje się, że z anteną jest coś nie tak. Czy jeśli ja to obrócę jeszcze raz, to... A, wszystko się chowa. Świetnie. O mój Boże, i nie mogę tego cofnąć. Muszę to w ten sposób wysunąć. Okej, dobra. To powinno wzmocnić sygnał. Świetnie. Dobra. Mamy sygnał, I guess? Nie, jeszcze nie. O, dopiero. Jakie to jest wszystko kreatywne, jakie to jest wszystko fajne. Ach. Okej.
Zakładam, że to już jest ostateczna forma ewolucji tego urządzenia. Dobra, i teraz czas na moją ulubioną część każdej gry z zagadkami. Zagadki oparte na czytaniu ze zrozumieniem i na cyferkach. Więc tak, 21.11. A tutaj nawet nie ma... Wait, what? Zaczyna się od 6. Nie ma tutaj ani dwójki, ani jedynki. Oh no! Potrzebuję instrukcji ponownie. Rozszyfruj poniższy kod. Ale... Ale... O mój Boże, co ma mi to wszystko powiedzieć? I tak, zrobiłem tą zagadkę sam, kiedy grałem prywatnie, bez pomocy internetów, ale... Holy fucking shit. Czekajcie jeszcze raz. Ja muszę zerknąć jeszcze raz. Czy ja coś przegapiłem? Na pewno coś przegapiłem, musiałem coś przegapić. Chcę... W celu ustalenia bezpiecznie rozszyfruj. Ustaw odbiornik. Na odbiorniku, nie na nadawaczu. Na odbiorniku, tak. Tak, odbiornik. Tutaj też nie ma jedynek. Oh no. Oh no. To się kręci. I am lost. Tu nawet nie ma cyfr. Gdzie są kurwa cyfry? Tutaj też są tutaj wszystko zaczyna się od szóstki. Definitywnie znaleźliście złą osobę do tego typu zadania. Czy jakieś dokumenty, czy jakieś podpowiedzi? Jak kurwa działa radio? Czy ja czegoś nie wyjąłem? Wygląda, bym czegoś nie wyjął. Wiecie co? Chuj, po prostu podnieśmy słuchawkę. Może to jakoś to sygnał będzie. Nie jest wystarczająco silny. Muszę go jakoś wzmocnić. Nani? Jak to jeszcze niewystarczająco silny? Sygnał jest już na tyle mocny, żeby dotrzeć do terminu. Świetnie. Cudownie. Zapomniałem kliknąć rzeczy. Żeby skontaktować się z Londynem, muszę dostosować częstotliwość. Świetnie, Dano. Czy w swojej nieskończonej mądrości możesz mi powiedzieć, jak to zrobić? Mamy siłę, ale nic poza tym. Ta część radia służy do nadawania wiadomości. I fucking know. Ogólnie tu jakby są te tabliczki, nie? Jakby wiecie, service number i w ogóle, ale nie wiem, czy nas to w jakikolwiek sposób kuźwa ustawia. Skoro dostaliśmy... O Jezu, dokumenty. I am so fucking lost. Ja raczej nie będę was tym męczył przez milion godzin i zaraz to po prostu googlnę, bo nie rozumiem, co mam zrobić. Czemu podajecie mi to, kurwa, wy... w dwójkach i jedynkach, skoro nawet nie ma tego do ustawienia? Are you mad? Okej, najwidoczniej powinniśmy ustawić to na 6,9. Tak twierdzi internet. Nie.
O, wow, co? A, dobrze, tak, teraz ten, Jezu, morsy. Nie wiem, skąd miałem wziąć to, 6,9, to be fair, ale wiem, że z internetu. Dobra. Ogólnie tutaj powinniśmy użyć tego, wiecie, to klika, tak śmiesznie, i to układa się w słowo, i w sensie, no tak, kliknięcia układają się w litery, litery układają się w słowo. Kiedy macie słowo, to potem spoglądacie na to dziadostwo. I to daje wam słowo... o mój Boże... Pik. To pik? Dobrze, widzę, tak, pik. To daje wam słowo pik, czyli waszym... Waszą częstotliwością jest 8,4. Tak. Nie wiem, ile tkwiłbym na tym, sam bym to rozwiązał. I teraz powinniśmy móc bez żadnego problemu pogadać sobie z ziomeczkiem przez telefon. Cyk, proszę bardzo. Dziękuję, internecie. Londyn, Włosie, Londyn. Słychać mnie? Odbiór. Mamy kontakt. Przesyłka bezpieczna. Powtarzam, mamy kontakt. Przesyłka... Wykluczone! Nie zamierzam ruszyć się stąd bez niej! Londyn, poczekajcie. Odbiór. Co się dzieje? Już! Niech Londyn się dowie, że nie porzucę żony! Herr Exner, przecież my... Nie, już dosyć. Andrea to moja współpracowniczka. Pod względem działań wojennych jest równie ważna, co ja. Jest w Wagen właśnie teraz i ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem. Musicie ją tu ściągnąć i przemycić nas do Szwajcarii. Razem! Nie możemy wrócić do Wagen. Brązowy cień zajął już całe miasto. Nie możemy opóźniać operacji. Idzie burza. Niedobrze. Nie zamierzam ruszyć się stąd bez niej. Londyn, słyszeliście? Co ten biedny gościu słuchawce ma teraz odpowiedzieć? Przyjęłam. Bez odbioru. Mówią, że nie możemy pozwolić, żeby frau Exner została schwytana i przesłuchana. To się kurwa rychło w czas obudzili, nie? Na co jeszcze czekacie? Wyślijcie kogoś po nią! Zaraz. Chyba nie chcesz, żebym... Wybacz, Leni, ale nie ma wyjścia. Ludwik nie może sobie chodzić po Wagen. A ja muszę przygotować wszystko na przeprawę przez przełęcz diabła. Tylko tobie ufam na tyle, żeby... A ona to co? Rozumiem, że jesteś zła, Leni. Ale nie takie mam rozkazy. Moją misją jest ochronić Herr Exnera za wszelką cenę. Nie mogę go zostawić i ruszyć do Wagen. Dana ma rację. A poza tym... Poza tym... To niebezpieczne. Leon! Okej, okay, Dick, mów z twojej strony, stary. W porządku. Pójdę. Leni, czekaj! No nie ruszyliście zbytnio, żeby ją powstrzymać, żeby nie poszła czy coś. Leona i jego miłość do Dany doprowadziła mnie do białej gorączki. Postanowiłam więc się zemścić, robiąc pewien przystanek. Miałam tego żałować już do końca życia. Jakby w ogóle, tak, pierwsze primo, to co robi Leni, jakby, to jest takie kurwa głupie, jakby, to jest takie puste i ja nie wiem, czemu zostało to napisane jako takie kurwa puste, jakby, w sensie, wiecie, może po prostu to było założenie, może Leni to miała być jakby ta tępa, głupia, pusta baba, która... Gdyby była facetem, to bym pomyślał, że powiedział, że myśli tylko kutasem, ale wiecie, o co mi chodzi. Ale to jest takie jakby...
Obstawiam, że powinniśmy coś czuć. Obstawiam, że powinniśmy tak, o Jezu, na naszych oczach dzieje się dramat, jakby trójkąt miłosny, jakby Leon pośrodku, jakby dwóch kobiet i jakby, wiecie, kocha jedną, ale inna też, też jest z nim zakochana. Powinniśmy czuć jakby emocje z tym związane, ale Leni i dla mnie wątek Dany został tak, kurwa, mych napisany, że no, okej, Leni poszła nakapować na cały ruch oporu brązowemu cieniowi po złości, basically. Jakby ja rozumiem, że ludzie miewają przesadzone reakcje, ale w dalszym ciągu Leni po dziś dzień najeżdża na swojego ojca, który nikogo nie zdradził. Jakby jej ojciec podjął wykalkulowaną decyzję stanięcia po stronie strony, która miała szansę na wygraną, żeby mieć święty spokój. Jestem w stanie to zrozumieć. Ona podjęła decyzję, okej, tam jest gościu, którego kocham, tam jest moja przyjaciółka z dzieciństwa, tam jest Harambe, który jest dla mnie jak brat, tam jest de facto całe moje schronisko, cała nasza baza, wszyscy nasi przyjaciele. Pójdę nakapować na ich nazistom, ponieważ Leon lubi Dane, a nie mnie. Nie czuję jakby żadnych, jakby wiecie, nie czuję żadnych emocji w tym poza, jakie to było, kurwa, głupie. I w ogóle dalej uważam to, że ta gra unika jakby swastyk i to, że naziści zostali przechrzczeni na brązowy cień. Uważam to za strasznie głupie, strasznie, wiecie, płytkie i jakby, okej, okay, ewidentnie tego nawiązujecie, ale nie macie jaj pokazać faktycznych symboli i nazw. To bardzo jakby delikatna, głupkowata myśl, bo gotów ktoś by się obraził czy coś takiego, ale teraz ta flaga, którą chwilę temu widzieliśmy po lewej stronie, wiecie, ten charakterystyczny nazistowski wzór, ten pasek na tej czerwieni, tylko zastąpili dosłownie swastykę jakimś, kurwa, birbem dziwnym, nie? Tak, come on, jakby pokazujecie to tak oczywisty sposób, że czemu tego, kurwa, unikacie? By the way, Leni też z jakiejś głupoty, po tym jak nakablowała na swoich nie kumpli... Nie zamierzałam nikogo skrzywdzić, przysięgam. Postanowiła wrócić do tego schroniska. Ale nie chciałam, żeby Leon ode mnie odszedł. Odszedł z nią. Ale nie mogłam nic zyskać. Powinnam była się domyślić. She's fucking hit. Naprawdę, jeśli powiedzielibyście mi, że w Syberii 4 nasza muzyczka, która jest naszą drugą postacią, skończy strzelając headshoty nazistom z pistoletu podczas II wojny światowej, to prawdopodobnie bym wam uwierzył, patrząc po tym, jak pseudo-Rosjanie gonili Kate przez całą Syberię 3, ale byłbym sceptyczny. Ale uwierzyłbym, ale byłbym sceptyczny. A jednak tak, ponownie jesteśmy w tej sytuacji. Huh?
To jest chyba jedna z najbardziej drętwych strzelań, jakie w życiu kuźwa widziałem. Człowiek by też pomyślał, że skoro cień dostał taki dobry, wiecie, tip na temat... Na temat kryjówki ruchu oporu, to wiecie, wysłaliby po prostu falę, która zmiażdży ten żałosny domek, jakby objebaliby go granatami, byleby ich wysadzić i w ogóle. Ale nie, wiecie, wysłali jakby może do kupy z 10 chłopa z jakimiś podstawowymi karabinami i nie wykorzystali tego, że mają element zaskoczenia, tylko zaczęli, wiecie, ogień z daleka. Zamiast ruszać, zanim tu ugrzęźniemy! Przeprawiać się w tę pogodę, oszalałeś? Nie ma wyjścia, Leni! Inaczej wpadniemy w ręce brązowego cienia! A obie wiemy, co to znaczy! Musimy zostać i zapewnić Leonowi jak najwięcej czasu! Leon, ja... Ona ma rację! Działaj! Już! Chodźmy! Dana! Nie! Nie utrudniaj tego bardziej! Dana! Cię, Leon. A ja ciebie, Dano, najbardziej na świecie. Jaki był plan Leni w tym wszystkim? Dalej, chodźmy! Wiecie, w ogóle największym żartem tej sytuacji byłoby, jeśli Dana by powiedziała: oh shit, moim rozkazem jest ich odprowadzić, zostawiam was z tym i lecę z Leonem ich odprowadzić, nie? I w tym momencie Leni traci Dane i Leona, jakby traci wszystko, więc jaki był twój plan, kobieto? A oto i wasza odpowiedź, czemu Leni jest na wózku. Wiem, że nigdy nie zadaliście tego pytania, ale macie odpowiedź. O nie. Ale najgorsze było przed nami. Olson najwidoczniej jakby Dana ma czarną krew, ewentualnie gra nie chciała zwiększyć ratingu. Spokojnie, Leni, ukrócę twoje cierpienia. Bieps. Doskonale, wąsaczu, że tak długo czekałeś, żeby uruchomić to działo. Fajnie, że Dana zostawiła harambę i jednego kumpla na pastwę losu, żeby pomacać sobie leżącą Leni. Ale harambę został już sam. Jasne. Teraz pewnie Danie jest strasznie głupio, że wystarczyło, żeby on poszedł walczyć z nimi wręcz i pokonał ich wszystkich, a oni tutaj, wiecie, zrobili tą całą dramę i tak dalej, i tak dalej. Zniszczył ich. Mieliście granaty i nie wykorzystaliście? Also, ja też jakby to wspomnę, że to jest kolejny powód, czemu na moje historia Kate nie działa koło historii Dany i vice versa. Dana jest pierwszy primum potraktowana super po macoszemu. Mam wrażenie, że wiecie, nie mogę powiedzieć z czystym sercem, że o, głównymi bohaterkami Syberii The World Before są Kate Walker i Dana Rose. Nie mogę tego powiedzieć. Jakby Dana jest postacią poboczną z tak małą ilością czasu ekranowego, że
nie jestem w stanie poczuć nic w stosunku do tej postaci, jakby nawet zaciekawić się jej losem. A poza tym to, co już mówiłem, czyli jakby przez to, że gramy jako Dana, to wiemy rzeczy, których Kate nie wie, więc kiedy Kate je odkrywa, to nie czujemy, wiecie, progresu w naszej historii, ale też działa to w tym momencie w drugą stronę, ponieważ dobrze wiemy, kogo właśnie odkryliśmy przykrytego lodem jako Kate. Odkryliśmy Leona i tą dwójkę przychlastów, którą prowadził, tak więc nie ma tutaj suspensu. Po prostu, jakby, i to nie tak, że nam to jakoś dobrze podbudowują, ponieważ rzecz została nam pierdolnięta, kawa na ławę, Leni poszło nakarmować na ziolo, nakablować na ziole zaczęli strzelać, Leon musiał ruszyć nieprzygotowany. Nie ma tutaj suspensu ani podbudowy, nie ma, wiecie, o hej, jakby, wiemy, że to nadchodzi, ale i tak nas to boli, bo no, wydarzyło się to z dupy i nagle. To nie jest naturalna, wiecie, Dana nie ma pełnej, naturalnej historii od punktu A do punktu Z. Nie, nie, przez wszystkie inne litery, nie, nie. Dana ma jakby punkt A, punkt F, punkt P, punkt, nie wiem, może Y i punkt Z. I to jest historia Dany, wiecie, poucinana, porozrzucana, gdzie między punktami działo się tyle, że w sumie ta historia i tak jest jakby... Nigdy nie dowiadujemy się, czemu doszło do tej lawiny. Ale moim podejrzeniem jest to, że po prostu kamień blokował drogę Leonowi, więc on walnął mu z lepy. Ale walnął za mocno i cała góra się na niego osunęła. Poczekamy, aż odzyskamy kontrolę nad Kate i zakończymy sobie odcinek. Ludwik od tamtej pory szukał szczątków Leona. Ale to odwilż i globalne ocieplenie odkryły ciała. A wraz z nimi moją zbrodnię. Właśnie wtedy, kiedy się pojawiłaś, Fräulein. How convenient. Leni. Jakby z perspektywy Leni to musi być takie mindfuckowe. Dzieje się, wiecie, lawina, dzieje się odwilż i nagle jakby ciało twojego ukochanego sprzed 60 lat wychodzi na powierzchnię ziemi i Leni prawdopodobnie tylko czekała, kiedy ktoś połączy wątki i że czy będzie miała z tego powodu konsekwencje, czy też nie. I nagle w drzwiach jej schroniska staje ktoś, kto wedle prawideł gry wygląda identycznie jak Dana. Na zasadzie Dana zachowała młodość i przybyła cię po prostu zniszczyć w tym momencie, bo ona już wie. To musiało być takie kurwa mindfuckowe, surrealistyczne, nawet bym powiedział. Mój Ludwiku, czy mi kiedyś wybrała? Panie Ludwiku, proszę! Nie, Fräulein. Zasłużyłam. Zasłużyłaś, żeby ten małpiszon cię zmasakrował, kobieto. Nie, głowy, Fräulein. Opowiem o moim ostatnim spotkaniu z Daną. I to będzie wszystko. Okej, słucham. To było rok po śmierci Leona. Niedługo po wyzwoleniu Wagen. O Jezu, zapomniałem jeszcze o tej wspomince. Byłem święcie przekonany, że to już koniec sterowania Daną. Ale nie. Wracamy znowu do Dany. To kiedy przejmiemy kontrolę nad Daną, to zakończymy odcinek w takim razie. I wiecie, nawet właśnie historia tego reżimu, tego brązowego cienia, tej wojny, to wszystko dzieje się ponownie... To się dzieje gdzieś tam w tle. Wydałoby się, że to centralny motyw, a jednak...
No co, ostatni raz, kiedy widzieliśmy Danę, to strzelali do niej, kule latały nad głową i w ogóle dramat, trup ściele się gęsto. Cięcie, jesteśmy po wojnie, wygraliśmy. Ale jakim kosztem? I to jest, wiecie, ten problem z historią Dany, to dla mnie nie działa. To by działało, jeśli dostawalibyśmy te informacje jako, wiecie, posłuch od kogoś, jako coś, o czym słuchalibyśmy tylko z perspektywy Kate, tak? Słuchaliśmy w Syberii 1 na temat Hansa. Ale nie kiedy Dana jest grywalną postacią i, wiecie, postacią, którą ta gra chce nam wmówić, byśmy traktowali na równi z Kate Walker. Ale tak, więcej narzekania na Danę i na niektóre elementy fabularne już w kolejnym odcinku Syberia The World Before na kanale, więc trzymajcie plutko, miłego dzioneczka i do usłyszenia. Pa, pa.